Cześć, z tej strony Legalna Marta. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam, czym jest Viva Learning, a dziś pokażemy sobie wersję premium, czyli co może ta wersja dodatkowo płatna, jakie jeszcze funkcjonalności dostajemy w wyższej wersji. Zapraszam. Standardowo zaczynamy od aplikacji Microsoft Teams, przechodzimy sobie tutaj po lewej stronie do trzech kropeczek i klikamy Nauka Viva. Widzimy bardzo podobny ekran do tego, co było poprzednio, czyli mamy tutaj również ekran główny Moja Nauka, ale również Zarządzaj i Administrator. Też dlatego, że jestem na koncie administratora. To, czym różni się właśnie ta wersja premium od tej podstawowej, to przede wszystkim możemy polecać treści innym współpracownikom. Tych treści tutaj też jest dużo więcej. Możemy też zarządzać tymi treściami i dodawać własne. Na początek wyszukamy sobie coś dotyczącego Microsoftu i zlecimy naukę tych treści jednemu z naszych współpracowników. Na przykład Microsoft 365, jak dodawać użytkowników do Microsoft 365. I widzimy tutaj, że możemy otworzyć w przeglądarce, udostępnić i poleć to właśnie przekazanie do nauki tego materiału innej osobie. Wybierzemy sobie na przykład Lee i Alexa. Dwóch naszych współpracowników. Możemy zostawić jakąś notatkę i wybieramy datę ukończenia. Jest to krótki materiał, 4-minutowy, wybieramy datę ukończenia na jutro. Klikam poleć i w tym momencie już te osoby mają w swoim panelu dostępny ten materiał. Spójrzmy, przejdziemy sobie do konta Lee. Lee przechodzi do zakładki Moja Nauka i mamy tutaj polecane dla Ciebie 3. Ostatnio wyświetlane 1. Przejdziemy sobie do polecanych dla Ciebie i widzimy, że od Hania, data ukończenia na jutro, możemy sobie tutaj obejrzeć konkretny materiał. Jeżeli Marek taki materiał ukończy, Hania będzie mogła ten postęp sprawdzić. I to jest świetne, kiedy Hania kliknie sobie tutaj zarządzaj, ma możliwość sprawdzenia, co poleciła, zalecane przez Ciebie. W każdym z tych jest Lee, więc Lee ma dostęp do tych wszystkich 3 materiałów. Pozostałe osoby mogą mieć dostęp do różnych polecanych materiałów. Jak klikniemy sobie w tym miejscu, widzimy szczegóły rekomendacji, widzimy też stan, więc możemy sobie śledzić postęp. Pod tą strzałeczką możemy również usunąć tę rekomendację i możemy zobaczyć, jakie osoby w jakim tempie przyswajają wiedzę. Z racji tego, że jestem administratorem, mogę tutaj również tworzyć tak naprawdę własne zestawy i mogę również zarządzać dostawcami. Widzimy, skąd te materiały mogą w tym momencie być pobierane, do czego mamy dostęp. Z poziomu panelu administracyjnego, bo teraz jesteśmy w aplikacji Teams i mamy tutaj zakładkę administrator, a jeszcze przechodząc do centrum administracyjnego M365, mamy możliwość dostosowania jeszcze szerzej tych wszystkich możliwości. W międzyczasie Lee ukończył swój kurs, kliknął ukończone. Przejdziemy sobie do poprzedniego materiału, na przykład Developing Microsoft 365 i tutaj też widzę, że było to zalecane przez Hanie. Jest w toku, dlatego że był to troszeczkę dłuższy materiał, aż 4 godziny. Włącz polecenia, aby śledzić postęp. Włączam. Mogę też dodać do swojego kalendarza w taki sposób, żeby otrzymywać również przypomnienia. Dzięki temu możemy zarządzać wiedzą całego zespołu, możemy planować naszemu zespołowi czas na rozwój. W przypadku pracy hybrydowej nie mamy aż takiej kontroli nad tym, czy ktoś poświęca czas na naukę, czy poświęca na przykład czas na pracę. Możemy zarządzać dzięki Viva i pozostałym też komponentom Vivy właśnie czasem naszych pracowników, czy poświęcają ten czas na pracę. Możemy zarządzać czasem wolnym, ale też właśnie czasem na rozwój, czasem na naukę. I Hania, przechodząc do swojej zakładki zarządzaj, już tutaj widzi dokładnie ten postęp, widzi, że Lee już ukończył dodawanie użytkownika do Microsoft 365 i mamy jeszcze kwestie dotyczące Teamsów. Widzimy, że Lee jest w toku. A dzięki tworzeniu swoich treści, dzięki połączeniu naszych wykupionych subskrypcji, być może w innych platformach e-learningowych, jesteśmy w stanie podłączyć do Viva Learning i mieć wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z aplikacji Teams. I przede wszystkim w tej wersji premium mamy możliwość zarządzania tym, delegowania i sprawdzania postępów. Mam nadzieję, że to, co pokazałam, pozwoli Wam na podjęcie decyzji, czy potrzebujemy tych wyższych wersji, czy wystarczy nam to, co jest w wersji podstawowej i zachęci Was chociażby do przetestowania tego. Zapraszam do obserwowania na LinkedInie i do subskrybowania na YouTubie po więcej takich filmów. Do zobaczenia!